Joanna Liszowska i Ola Sernekel, niewieści z domu znajoma potwierdziła. Joanna Liszowska to jedna z bardziej znanych i lubianych aktorek w kraju. Od kilku lat widzowie mogą oglądać ją chociażby w serialu Przyjaciółki. Blond włosa gwiazda znana jest tak ze mocno strzeże życia prywatnego. Choć nie było i nadal nie jest to takie proste. Jej związek ze szwedzkim milionerem Ola Sernekel wywoływał ogromne emocje. Jednak jeszcze większym zaskoczeniem okazał się przeprowadzony w wielkiej tajemnicy rozwód małżonków. Joanna potwierdziła to, wydając na Instagramie oświadczenie. Po paru miesiącach głos zabrał też mąż Joanny, który udzielił wywiadu szwedzkim mediom. Milioner przyznał wprost, że obowiązki zawodowe pochłaniały go bez reszty i nieraz zdarzało mu się spać w biurze. Podkreślił jednak, że odczuwa ogromny smutek z powodu tego, że jego rodzina się rozpadła. Głównym powodem rozwodu było to, że moja firma zajmowała mi bardzo dużo czasu. Nie mogłem być tak obecny, jak chciałem. Ani z Joanną, ani z dziećmi. Zapłaciliśmy wysoką cenę. Zarówno ja, jak i żona, i córki. Kiedy z kolegami się pozalił, że nie widział dzieci przez 3 dni. I za to jak wbicie noza w serce. Ja moich nie widywałem po 3 tygodnie, opowiadał Sernekel w audycji w Summer in P1. O tym, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej, plotkowano już niedługo przed tym. Gdy oficjalnie potwierdzili smutne wieści o rozstaniu. Ola nie mógł zamieszkać w Warszawie, ponieważ ma córkę z poprzedniego związku. Dziewczynka spędza u niego co 2 tydzień. Liszowska z kolei musiała mierzyć się z poważnym kryzysem wizerunkowym, do którego przyczynił się spowodowany przez nią wypadek i prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Wtedy miał ponoć miejsce pierwszy poważny kryzys w małżeństwie. Choć Ola w tym trudnym czasie wspierał ukochana. Ich drogi powoli się rozchodziły. Oficjalnie rozwiedli się w 2018 roku. Okazuje się, że byli małżonkowie dla dobra córek zachowali poprawne relacje. Biznesman zaczął nawet coraz częściej bywać w Polsce. Kiedyś to ona kręciła między Polską a Szwecją, a dzisiaj to Ola tego doświadcza i rozumie zmęczenie Joanny i to, co czuła, zdradza rewi przyjaciółka aktorki. Jak donosi tygodnik, milioner zrozumiał bledy, jakie popełniał podczas małżeństwa z Joanną. Kierowanie firmami przekazał zaufanym współpracownikom, a sam zaczął poświęcać odzyskany czas dzieciom i bylej żonie. Wreszcie ma czas, by pojawiać się w Warszawie, spędzać czas z Joanną i dbać o kontakty z Joanną. Ci, którzy ich znają, potwierdzają, że ich relacja znów wygląda tak, jakby byli małżeństwem. A Emma i Stella są szczęśliwe, widzę rodziców razem, czytamy w tygodniku. Na tym jednak nie koniec zaskakujących informacji. Znajoma gwiazdy wyjawiła, że milioner chce do niej wrócić. A Liszowska powoli zaczęła się do tego pomysłu przekonywać. Nie jest tajemnica, że Ola chce być z Joanną. Oni nie przestali się kochać. To widać w ich gestach i spojrzeniach. Jednak jeśli dadza sobie szansę, zrobię to tym razem na jej zasadach, wyjawiła znajoma Liszowskiej.